o cytrynówce. Żył sobie kiedyś bardzo bogaty karczmarz imieniem Warzywoda, któremu nigdy nie brakowało pieniędzy i co dzień miał w kieszeni potrójnego dukata. Jego zajazd, znajdujący się na terenie bajkowego zakątka, odwiedzali najznakomitsi goście, wielmożni panowie, a nawet przybyli z zagranicy kupcy. Temat karczmy często poruszany był w różnych rozmowach. Mieszkańcy byli bowiem bardzo ciekawi, jak ta na pozór niczym nie wyróżniająca się wiejska gospoda zyskała sobie tak ogromną popularność i przychylność najznakomitszych głów. Często wypytywali o to bogatego gospodarza, ale on milczał jak zaklęty. Skrywał bowiem tajemnicę cenną jak skarb. Początek tych wielkich bogactw miał miejsce pewnego upalnego lata, kiedy zajazd był jedynie lichą chatką, a karczmarzowi wciąż brakowało pieniędzy. Dodatkowo nie potrafił porozumieć się ze swoimi sąsiadami, spokojnymi dominikanami, którzy spędzali dnie na doglądaniu swych uli. Skąd wzięła się złość Warzywody na zakonników? Mówiło się, że chodziło o należącą do jego rodziny ziemię, zajmowaną obecnie przez opata i jego towarzyszy. Zarówno zakonnicy, jak i mieszkańcy pobliskiego guzowego pieca wiedzieli, że karczmarz potajemnie, bowiem receptura była pilnie strzeżona, przygotowuje w piwnicy wzmacniającą nalewkę. Potem częstuje nią zmęczonych długimi podróżami przybyłych gości. Pewnego razu ktoś przypadkiem zobaczył, że jednym z tajemnych składników mikstury był miód. Jak gospodarz znalazł się w jego posiadaniu, nie mając pasieki? Pod osłoną nocy wymykał się do ogrodu zakonników i ostrożnie, by nie zbudzić pszczół, podbierał słodki nektar. Jego sekret uchodził mu na sucho aż do pewnego dnia. Opat w końcu dowiedział się, że jego miód wykorzystywany jest do produkcji nalewki. Zdenerwowany przekroczył próg zajazdu i poprosił, by oddano mu to, co należy do niego i jego braci. Wystraszony gospodarz, obawiając się, że jego sekret wyda się, wymyślił nowy plan. Łagodnie przemówił do zakonników, a gdy ci zajęci byli rozmową, Warzywoda wcisnął do kufla z napojem cytrynę. Był to prezent, który ofiarował mu niegdyś przybyły z Dalekiego Wschodu podróżnik. Następnie, pewny swego, podał naczynie opatowi, by ten sam się przekonał, że w napoju nie ma ich miodu. Każdy z zakonników spróbował po łyku nalewki i choć poidło niesamowicie im smakowało, żaden nie wyczuł nektaru. Zawstydzeni przeprosili gospodarza za najście i opuścili jego karczmę. Gospodarz bardzo się ucieszył i poczuł ulgę. Wychylił cały kufel za jednym razem, poczuł niesamowity smak napoju i nagle ogarnęły go ogromne wyrzuty sumienia. Natychmiast pobiegł w stronę skromnego domku dominikanów i wyjawił im prawdę. Zakonnicy przebaczyli sąsiadowi i zapanowała między nimi zgoda. Od tej pory ich życie upływało w harmonii i spokoju. Zakonne pszczoły produkowały przepyszny miód, który następnie trafiał do nalewki. Napój zwany cytrynówką, na cześć żółtego owocu, który sprawił, że jego smak był tak wyjątkowy, szybko stał się specjałem karczmy i przyniósł gospodarzowi ogromną sławę. Zakon dominikanów postanowił wyruszyć w świat, by nieść pomoc ubogim. W ogrodzie pozostały jednak ule, które choć dziś już puste, przypominają wciąż o tej niezwykłej historii. Dziś właściciele bajkowego zakątka, w którym mieści się obecnie restauracja Pod Kogutem, dokonali przed jej otwarciem niesamowitego odkrycia. W piwnicy za ruchomą ścianą odnaleźli wybudowany przez karczmarza tajemniczy pokój. W aksamitnym mroku, na solidnych, drewnianych regałach, pozostawił on skarb w postaci butelek z jego niesamowitym napojem. Radość obecnych gospodarzy nie znała granic. Postanowili, że podzielą się znaleziskiem ze swymi gośćmi. Dzięki temu każdy, kto przybędzie do bajkowego zakątka, może wysłuchać tej niesamowitej historii i spróbować pysznej cytrynówki, która dzięki wiekom leżakowania smakuje lepiej niż kiedykolwiek. Autor Maria Magdalena Grzesiak.